Czuję się wyróżniony taką nagrodą, z kilku powodów. Może zasadniczy powód jest taki, że staram się realizować w swojej działalności testament świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. I to jest takie główne przesłanie, które przyświeca mnie jako ministrowi obrony narodowej, ale jest to przesłanie też całego naszego obozu politycznego, polskiego rządu. Prezydent Rzeczypospolitej też realizuje ten testament. I można by powiedzieć wprost, do czego sprowadza się przesłanie: do wzmocnienia wojska polskiego. Gdyż silne wojsko polskie jest gwarantem bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Nie ulega dla nas żadnej wątpliwości, że agresywna polityka rosyjska, neoimperialna polityka Putina, która Prowadzi do wojny, prowadzi do inwazji na państwa sąsiednie, może być zatrzymana tylko w ten sposób właśnie poprzez zbudowanie silnego wojska, bo ten argument w naszym ręku jest zasadniczym argumentem w polityce odstraszania agresora, dlatego. Jesteśmy aktywni i to nie od 22 roku, od lutego ubiegłego roku, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę, ale odkąd obóz Zjednoczonej Prawicy przejął władzę w 2015 roku. Od samego początku budowaliśmy siłę Wojska Polskiego poprzez na przykład reaktywowanie jednostek wojskowych, poprzez uzbrajanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń poprzez powołanie do życia Wojska Obrony Terytorialnej. Ten proces rozpoczął się zaraz po przejęciu władzy. Dziś jest bardziej dynamiczny, ale ze względu na to, że doprowadziliśmy do przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny i tu chcę bardzo mocno podkreślić, że gdyby nie przywództwo polityczne pana premiera Jarosława Kaczyńskiego tej ustawy pewnie nie mielibyśmy ale dzięki temu że pan premier Kaczyński był wówczas przewodniczącym komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa to wtedy właśnie to przywództwo dało nam siłę żebyśmy mogli przyjąć przełomową ustawę ta ustawa stanowi fundament dla dalszego dynamicznego rozwoju wojska polskiego a żeby udowodnić że ten proces nie rozpoczął się rok temu to przypomnę państwu że w 2018 roku podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot z najnowocześniejszym na świecie systemem dowodzenia i pierwsze wyrzutnie Patriot już są w Polsce w 2019 roku zamówiliśmy system HIMARS. Już pierwsze wyrzutnie HIMARS są w Polsce, zresztą mogliśmy podziwiać 15 sierpnia podczas defilady w Warszawie zarówno patrioty polskie, jak i polskie himars -y. W 2020 roku podpisaliśmy umowę w sprawie pozyskania na wyposażenie Wojska Polskiego samolotów F-35. Już w przyszłym roku będą w barwach polskich, polscy piloci. Już się przygotowują do tego, żeby, żeby latać na tych samolotach. W 2021 roku zamówiliśmy czołgi Abrams. Pierwsze czołgi Abrams też już mogliśmy podziwiać na defiladzie w Warszawie. Tu na Poligonie, nieopodal Poznania w Biedrusku, te czołgi były przygotowywane i polskie załogi szkoliły się dzięki utworzeniu Akademii Abrams. A Akademię Abram stworzyliśmy dzięki bardzo dobrej współpracy z wojskami lądowymi Stanów Zjednoczonych, z US Army. No i też nie przypadkiem dowództwo wysunięte 5. Korpusu US Army jest tu w Poznaniu. A więc to wszystko jest system, który budujemy, konsekwentnie budujemy. I mogę zapewnić Państwa, chcę zapewnić Państwa, że w ciągu dwóch lat, jeżeli tylko prawo i sprawiedliwość będzie kontynuowało swoją misję po październikowych wyborach, zbudujemy najsilniejsze wojska lądowe w Europie. Tak, zrobimy to. Proszę Państwa, nie ulega żadnej wątpliwości, że, że do tego doprowadzimy. A więc silne wojsko polskie jest gwarantem naszego bezpieczeństwa i jest warunkiem sine qua non rozwoju Polski. Dlatego, że jeśli jest bezpiecznie, no to mamy inwestycje. Jeśli jest bezpiecznie, to obywatele naszego kraju decydują się na to, żeby mieszkać w Polsce, a nie żeby emigrować. To też jest kolejny ważny element naszej polityki dotyczący tego, że wzrasta poziom życia pod rządami obozu zjednoczonej prawicy, obozu prawa i sprawiedliwości. Ale właśnie tym warunkiem podstawowym, elementarnym, który służy rozwojowi, jest bezpieczeństwo. I dlaczego jeszcze tak sobie cenię tą nagrodę, za którą jeszcze raz dziękuję? Otóż, dlatego, że tak jak wspomniał Pan Profesor, Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu był pierwszym z całej. Z całego szeregu klubów. I to jest ważne, że, że, że państwo nie mieliście na tyle siły, macie silne charaktery, że nie obawialiście się hejtu, nie obawialiście się tego, że, że ta machina propagandowa ówczesnych władz będzie was atakowała. Stanęliście w prawdzie. Bo przecież po tragedii smoleńskiej, świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński był obarczany winą, był, był właśnie oskarżany o wszystko, co, co możliwe, a był człowiekiem, który, który sformułował te zasady, jakie teraz wprowadzamy w życie. A więc państwo podtrzymywaliście i podtrzymujecie myśl społeczno-polityczną. Świętej Pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego. To jest wielka Państwa zasługa i za to serdecznie Państwu dziękuję. Dziś, w sytuacji, w której w telewizji polskiej możemy oglądać materiały związane właśnie z resetem, ten znakomity film dokumentalny pokazujący politykę Donalda Tuska. Politykę rządu koalicji POPSL, układania się z Putinem, jest dowodem tego, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał rację. Miał rację, szedł pod prąd, ale szedł w, 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 uz, w uznaniu tego, że w, jest człowiekiem, który nie obawia się tych wszystkich wyzwań, tych wszystkich ataków, bo dla niego Polska była najważniejsza. Zresztą motto na tej statuetce Warto być Polakiem, jest mottem naszym, wspólnym mottem. Rzeczywiście warto być Polakiem. My mamy fantastyczną historię, tylko musimy dbać o to, żeby nasze przesłanie było żywe. Musimy się przeciwstawiać tym wszystkim, którzy próbują nas oczerniać, którzy próbują budować narrację, antypolską narrację. Ale my to zrobimy, proszę Państwa. Tak jak uczynimy polskie siły lądowe najsilniejszymi w Europie, tak też zadbamy o pamięć o naszych przodkach. Mimo tych wszystkich wyzwań, które przed nami stoją, mimo tych wszystkich zagrożeń, które przed nami stoją, ja jestem przekonany, że sobie poradzimy, bo jesteśmy ludźmi ambitnymi, pracowitymi, a więc. Jestem o tym przekonany, że, że, że damy radę. I jeszcze chciałbym podziękować za to szerzenie patriotyzmu, postaw, miłości do ojczyzny w środowiskach akademickich. Ja się bardzo cieszę z tego, że tak wielu studentów, na przykład, przystępuje do wojska. Są na szkoleniach w Legii Akademickiej, są żołnierzami wojskobrony Obrony Terytorialnej. Ostatnio na Śląsku byłem na przysiędze żołnierzy właśnie WOTU. Większość z nich to byli studenci i uczniowie ostatnich klas szkół średnich, którzy wakacje, część wakacji poświęcili na szkolenie wojskowe. Fantastyczna postawa, proszę Państwa, fantastyczna postawa młodych ludzi, młodych polskich patriotów, a to dzięki. Państwa pracy, dzięki temu, że Państwo formujecie tych młodych ludzi właśnie w ten sposób. Za to również serdecznie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, na koniec chciałbym jeszcze raz podjąć zobowiązanie dotyczące tego pomnika, o którym mówił Pan Profesor Mikołajczak. Oczywiście Wojsko Polskie nieraz Wspierało inicjatywy patriotyczne. Taką inicjatywę z wielkim honorem podejmujemy. A znając też dowódców z Poznania, jeden z nich właśnie tu siedzi, jego brat, zresztą mogę chyba powiedzieć prywatnie, jest też wybitnym polskim oficerem, wybitnym dowódcą, któremu powierzyłem ostatnio wielkie zadanie odbudowy. Korpusu polskiego. To, to w, jak znam trochę lepiej brata pana majora, ale w, wiem, że, że obaj panowie jesteście ludźmi o silnych charakterach, a więc ceniąc takich ludzi, dzięki którym uznaniu, dzięki których otrzymałem tą statuetkę, zapewniam Państwa, że również zadanie, o którym mówił pan profesor Mikołajczak, wypełnimy. Jeszcze raz, serdecznie dziękuję. 辛苦